Cześć, witajcie z tej strony Etyczna. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zamontować nowy dysk twardy w flapku Asus TUF Gaming FX505DT. Zapraszam! Okej. Rozważałem tutaj wstawienie właśnie mojego pierwszego SSD-ka, jaki w ogóle miałem, bo w zasadzie nie miałem już co z nim zrobić, po prostu mój poprzedni lapek już niestety dokończył swojego żywota, 5 lat, nie tak źle. Dobra, mamy tutaj Gudrama CX300, to jest dysk SSD 240 GB na złącze SATA 3, a więc w sumie to jest nawet dobra dla nas alternatywa, bo tak naprawdę nie będzie to negatywnie wpływać na pracę systemu, a nawet pozytywnie, bo dyski SSD przyspieszają jeszcze startowanie systemu, chociaż na tym dysku akurat będą dane głównie, a nie system, bo jak widzicie, no tutaj mam 512 GB SSD-ka, ale na M2, a więc żeby nie pozbywać się jego i rozszerzyć sobie tą szynę o kolejny wolumin, no to właśnie tego SSD-ka tutaj włożymy. A więc po prostu zrobimy sobie z niego osobną partycję. Jeszcze myślałem, tak szczerze mówiąc, o dysku Toshiba, czy sobie nie wstawić, bo mam takiego HDD-ka prawie 1 tera, to by było niezła rozbudowa, ale wpłynąłby bardzo negatywnie na samo działanie laptopa, jak i pracę baterii, ponieważ jak widzicie, jest dysk tradycyjny HDD, nawet nie SSHD, czyli żadnych hybrydowych. Jest to stary dysk HDD z 2013 roku o pojemności prawie 1 tera, 770 giga, dość nietypowa. I jeszcze ma 5400 RPM, a więc no zwalniałby mocno, dlatego wykorzystuję go po prostu jako taki póki co dysk zewnętrzny. Właśnie tutaj mam IC boxika, czyli po prostu mówiąc w skrócie, kieszeń na dysk zewnętrzny, i na nim po prostu to sobie funkcjonuje jako taki mega ogromny pendrive. No i w sumie to jest czasem dosyć przydatne, jak na przykład, nie wiem, z jednego kompa na drugi chcę przenosić pliki GTA 5 lub coś takiego. A ten dysk w zasadzie mam z bardzo, bardzo, bardzo starego laptopa, właśnie jakiegoś Lenovo z 2011-2012, który po prostu znalazłem rozwalony, wyrzucając śmieci, a więc no. I okazało się, że dysk jest sprawny, no to w taki sposób można powiedzieć, wykorzystaliśmy go w drugi raz. Ale nie chcecie wiedzieć, co używając programu do odzyskiwania danych udało mi się na nim odnaleźć. Na pewno nie content na ten kanał, na pewno to nie byłby content na ten kanał, jeżeli miałbym omawiać całą zawartość tego dysku. Bynajmniej nie na tej platformie, nie na YouTubie. Dobra, możecie się domyśleć, ale w każdym razie dzisiaj będziemy montować jego. Tutaj właśnie z poprzedniego lapka, to jest bardzo ważne, jak wy montowujecie dysk twardy, czy tam SSD, czy HDD, to zachowajcie te śrubki, bo one są, bo mogą być czasem bardzo przydatne, jeżeli byśmy chcieli zamontować właśnie dysk na złącze SATA tutaj w kieszeni naszego lapka. Teraz już, dobra, koniec gadanka, przejdziemy sobie do rozmontowania naszego lapka. A więc pierwsze, co robimy, to całkowicie wyłączamy naszego lapka oraz odłączamy kabel zasilający od niego. Teraz musimy się zaopatrzyć w jakąś podkładkę, podmyszkę lub też jakąś książkę. O, na przykład typu Atlas, aczkolwiek w moim wypadku bardziej mięciutka jest podkładka. Podmyszkę, i właśnie ją dobrze sobie po prostu wykorzystać jako taką matę, żeby nie zarysować naszej klapy obudowy, bo się bardzo lubi rysować akurat ten plastik. Dobra. Teraz oczywiście musimy się zaopatrzyć w śrubokręt krzyżakowy, nieprawdaż? I tutaj mamy w zasadzie nieograniczoną liczbę możliwości. Możemy się tak naprawdę zaopatrzyć w taki prosty, to akurat nie jest krzyżakowy, to jest akurat pentalowy, ale na tym przykładzie pokazuję wam taki generikowy już naprawdę. Jakiś bardziej zaawansowany, jednorazowy tego typu krzyżak na przykład. Albo już bardziej zaawansowany taki z takim właśnie łożyskiem kulkowym. A więc bardzo wygodnie nim się odkręca naprawdę. Ten śrubokręt mogę wam polecić, jeżeli ktoś często coś rozkręca, skręca właśnie. Bo nim idzie najwygodniej. Ten też jest spoko, ale... No wiecie, to już
to już nie ta liga i to jest przede wszystkim jednorazowa. Tutaj mamy tak naprawdę 5 rzeczy w jednym, bo mamy w środku jeszcze zapas innych końcówek, właśnie takich jak tamta Pentalobe, taka iPhone'owa, czyli taka gwiazdka na przykład, jakbyśmy chcieli taki dysk twardy rozkręcić przykładowo. Także taki śrubokręt jest bardziej wielofunkcyjny niż taki jednorazowy krzyżak, nawet też tą też z takim łożyskiem, już nie kulkałem, tylko po prostu końcówka jest obrotowa. No i co, bierzemy się za wykręcanie naszych wszystkich śrubek, nieprawdaż? Tak, najpierw duży nacisk na śrubkę, a potem już delikatnie idzie, pamiętajcie. Mamy namagnesowaną końcówkę, tak lekko, jak widzicie, to jest bardzo pomocne. Taki mały szczegół, a cieszy. Dobra, pod swoją drogą nie był już kilka ładnych miesięcy rozbierany. A więc możecie sobie ocenić, jak system chłodzenia jest sprawny, jeżeli chodzi o wyprowadzanie kurzu ze środka obudowy. Jeżeli chodzi o otwarcie naszego lapka już podkręcenie wszystkich śrubek, no to podważamy górę obudowy właśnie. Zaczynając tutaj i jadąc aż naszymi paznokciami, jeśli się ma, od lewego boku i reszta już sama schodzi. Tak jak ładnie widzicie, za pierwszym razem jakby się otwierali, to zatrzaski są takie ciaśniejsze, ale z czasem one już się wyrabiają i można go ładnie, normalnie otwierać bez żadnych dodatkowych narzędzi. I no jak widzicie, żadnego kurzu tutaj nie widzę, system chłodzenia bardzo ładnie się spisuje, no może poza lekkim osadzeniu na skrzydełkach tutaj wiatraczka tak trochę nieco widać, ale sami widzicie, że to już bardziej taki tłusty kurz, czyli połączony właśnie z jakimś brudem, przydałoby się to alkoholem oczyścić, ale okej, to nie robi jakichś dużych spadków wydajności, taka cieniutka warstewka, widziałem gorsze przypadki. Dobra, tu jest nasza bateria podłączona i tu jest nasza kieszeń właśnie na nasz dysk twardy, która już jest na śrubkach zamocowana, ale jeżeli chodzi o montaż czegoś w środku, no to no niestety tutaj śrubek nie mamy, musimy się chyba zaopatrzyć we własne. Ale spoko, ja już tutaj wszystko udało mi się dobrać. Ze starego lapka, jak wykręcacie jakiś, niekoniecznie musi być to SSD, nawet może być to taki dysk twardy talerzowy. Jakbyście chcieli zrobić upgrade na SSD, no to bardzo ważne, żebyście sobie te śrubki zachowali, bo potem musicie iść do sklepu czy gdzieś i w jakiś sposób dosztukować. Dobrze, to jest SSD. A więc on jest na takie rzeczy, spadanie i tak dalej odporny. To jest właśnie plus SSD-ków. Minus taki, że no trochę jego cykl życia różni się od cyklu życia dysku HDD, no ale to już inna historia, dobra. Nasze śrubki sobie stąd mogę tak naprawdę wykręcić. Wybaczcie, że tak długo nie było odcinka, w ogóle dzisiaj się nieźle wziąłem za to nagrywanie, bo właśnie jestem trochę chory, mam nadzieję, że to nie jest to. Nie, to na pewno nie jest to, czym aktualnie straszy cała telewizja, straszą całe media, po prostu mam zwykły katar i kaszel, aczkolwiek jeżeli ktoś tutaj lubi przesadzać, wyolbrzymiać, to pewnie już pojawią się komentarze, że mogę wiadomo co mieć, tak, co tak naprawdę w rzeczywistości nie istnieje, ale dobra. Ci, co słuchają media i wierzą w to wszystko, pewnie już mają tak podniesione ciśnienie i tak nerwy, i takich nerwy biorą teraz, że masakra, ale dobra, mniejsza z tym. Jak go się montuje w taki sposób od góry, że najpierw się w gniazdo wsadza do końca, o, w taki sposób, i dopiero teraz wchodzi, no, bo tutaj jest bardzo cienko. I teraz możemy naszymi śrubkami jeszcze go tutaj wzmocnić od boków, ale trzeba go trochę podnieść zarazem, bo jak widzimy, spada od razu na sam dół. Ja za tutaj. A więc spoko. Zamontujemy tutaj jedną śrubkę, już będzie podniesiony. Tu z przodu nie ma na czym się nawet trzymać, z tego co widzę. Tylko trzyma się w zasadzie na trzech śrubach. Tutaj, tutaj i tutaj. A tu z przodu? Nie potrzeba? Jeszcze czwartej dla równowagi? No dobra, jak tak to producent sobie przewidział, akurat mam takie trzy, tak się składa idealnie. Że mam identyczne takie trzecie śruby, tą czwartą właśnie tutaj sobie dorabiałem, bo gdzieś mi zniknęła, więc to się nawet idealnie składa. Bo ta, jak widzicie, jest trochę dłuższa od tych, ale ten sam gwint, najważniejsze. Dobra, no to wkręcamy teraz. Właśnie do takich operacji już się przyda jakiś śrubokręt z namagnesowaną końcówką, żeby w takie miejsce właśnie dotrzeć, tego typu. To jest wtedy bardzo wygodne, jak widzicie, i oszczędza kupę nerwów. Tak jak dobrze widzimy, o, już się ładnie wkręca w gwincik.
i voila, pierwsza śrubeczka jest, jeszcze dwie i to w zasadzie tyle. Tak wygląda rozbudowa dysku SSD w naszym lapku. SSD czy HDD, cokolwiek byście tutaj wsadzili na 2,5 cala. I jednocześnie nie musimy wywalać starego lub poprzedniego M2, chyba że ktoś chciałby zrobić taką rozbudowę, no niezbyt korzystną. No zależy tak naprawdę, że chcielibyście starą M2 wywalić, bo na przykład ma 200 giga, tylko 328 i zainstalować 1 tera M2 na M2, bo jest tylko jeden taki slot, pod spodem to jest Wi-Fi, czyli tam NGW dokładnie, klucz E, ale dobra. Całego klucza C nie radzę wsadzać, tylko klucze E tutaj działają, jeżeli chodzi o karty Wi-Fi, bo już miałem tutaj Intela AC95260 i 9260 i one oba były na kluczu właśnie tym pełnym, podwójnym, nie potrójnym. No i, pojedynczym, nie podwójnym raczej. No i nie chciało to działać akurat. Mam tutaj aktualnie Intela X200 i działa idealnie tak swoją drogą. A jeżeli chodzi o dysk M2, no to może o rozbudowę jego, no to prosto. Odkręcamy jedną śrubkę, wyjmujemy go, wsadzamy drugi. Lecz tutaj po prostu pomyślałem, żeby dodać tak naprawdę dysk SSD, bo tyle miejsca no w zupełności mi wystarczy, aczkolwiek jakbym chciał jeszcze jakieś gry w przyszłości instalować, to on się bardzo dobrze sprawdzi. Lepiej dać mu działać, póki jeszcze tam ma jakiś tam zapas życia, niż po prostu, żeby leżał i kurzył się na półce, bo to jest troszeczkę bez sensu, a 240 giga no to akurat nie jest ani za dużo, ani za mało, tyle miejsca na styk. Dobra, jeszcze dwie śrubki. Dobra, i tak jeszcze przed złożeniem lapka radzę wam nawet tak kontrolnie, nawet w taki sposób dość niekonwencjonalny, bym powiedział, tak po prostu, żeby nie iść, żeby nie musieć robić tego samego jeszcze raz, sprawdźmy sobie, czy nasz dysk jest wykrywany w systemie. Nie wiem, czy jest wykrywany jako partycja w mój komputer, jak to większość osób robi, twierdząc, że wtedy dysk nie działa, bo po prostu nie ma zrobionej partycji i się nie wyświetla w mój komputer jako wolumin D, czy tam nawet w RAIDzie. Nie pokazuje zwiększonego miejsca, ale dobra. Tutaj RAIDa między M2 a SATA 3 raczej nie dałoby radę chyba zrobić. Musiałaby być to ta sama magistrala i ten sam interfejs przede wszystkim. Są dwie różne magistrale. Dobra. Czy mam touchpad włączony? To jest dobre pytanie. Już tak, i teraz wy to będziecie widzieli pewnie tak, ja to będę widzieć inaczej. Przechodzimy sobie do menedżera urządzeń. Tak, ja muszę patrzeć od góry, a więc trochę więcej czasu potrzebuję na ogarnięcie, co czym jest w takiej pozycji. I sprawdzamy, czy nie ma żadnych błędów i takich innych rzeczy. Tutaj kartę mam od VirtualBoxa wyłączoną, wtedy dlatego automatycznie się drzewko rozwija od kart sieciowych. Dobra. Stacje dysków i jak widzimy, good RAM jest. Urządzenie działa poprawnie i o to nam chodziło. Nasz dyskus jest, a jeżeli mamy już na nim stworzoną partycję, to możemy sobie przy okazji przejść do mój komputer eksploratora plików. I szybciutko ten komputer, dysk C, dysk D już widzimy, jest puściutko, już wcześniej stworzyłem tutaj wolumin i możemy tak naprawdę naszego lapka skręcać. Jeszcze potem wam pokażę, jakim programem najlepiej tworzyć woluminy, jeżeli nie macie w systemie. Dobra, no i to w zasadzie byłoby na tyle. Lapka tak naprawdę, czy ja wiem, czy wyłączyć? No dobra, uśpimy go po prostu na czas składania. Pośpi sobie troszeczkę. O, sorki. Teraz jest dobrze. Dobra. I po prostu możemy już tak naprawdę go złożyć. Tu śrubka jest, tu śrubka jest, tu śrubka jest. Zrobiliśmy wszystko. Tak wygląda rozbudowa w naszym lapku. Jeżeli chodzi o drugi dysk, to jest spoko, że na przykład nie mamy tylko M2 albo tylko SATA, tylko mamy i SATA i M2, dzięki czemu możemy mieć dwa dyski i nie grzeje się. Właśnie tutaj wiele osób, ktoś do mnie pisał, że miał problem, że obudowa mu w taki sposób odstawała i nie mógł tego docisnąć, po prostu tych zatrzasków, tak? Już wam tłumaczę. Niektórzy mieli z tym naprawdę mega problem, więc wypada to pokazać tak po prostu jeszcze raz dla pewności, bo co niektórzy nie zrozumieli. Jak widzimy tak, tutaj mamy zatrzaski takie, tak, tutaj mamy zatrzaski, w które obudowa ma wejść i teraz musimy po prostu na nie natrafić, a więc tak, jedną ręką, lewą, dociskamy obudowę w tych oto miejscach, a drugą ręką naciskamy na nią
od góry, napierając właśnie w miejsca, gdzie są te zatrzaski. I będzie słychać, w jaki sposób nam zaskakiwać. Przykładowo tutaj mam jeden zatrzask, teraz go załapiemy, o, w taki sposób. Słyszeliście? Voila. Dobra, pierwszy jest zrobiony. Tutaj to już jest gwint, tu jeszcze zatrzasku nie ma. Tutaj jest kolejny, jak widzimy, bo tu jest przerwa. Załapujemy kolejny, docisk w taki sposób i od góry. Kolejny, bardzo ładnie, i kolejny. Mamy chyba łącznie takich 6 albo 4. Voila, kolejny. Teraz tutaj, przy tym kwincie. Tu jest taka wyrwa, tu może być jeden. Kolejny, chyba jakiś słabszy. Tutaj jest na 100%. Widać. Bo są tutaj przerwy w plastiku. Jeżeli dobrze nie widać, ale teraz już raczej powinniście to zobaczyć. O. Właśnie, ta przerwa to jest właśnie ten zatrzask. I tutaj tak samo. Hop. No i voila, wszystko jest pięknie, ładnie spasowane. Zoom zerówka. A, bo trochę przyzoomowałem. Dobra. Jak widzicie, wszystko jest ładnie spasowane, da się to normalnie zamknąć, tylko trzeba naprawdę troszeczkę wyczucia tutaj, w tym wypadku. I to tyle. Jakbyśmy chcieli stworzyć taką małą partycję, no to przede wszystkim musimy sobie ściągnąć program Mini Partition Tool Wizard. Jeżeli nie macie połączenia z internetem, możecie stworzyć taką partycję przez instalator Windowsa po prostu. Niekoniecznie od razu instalując na nim jako taki nowy system na tej partycji, tylko po prostu tworzymy nową partycję i zamykamy sobie instalator, ale jeżeli chodzi o takie już zarządzanie z poziomu systemu, macie internet, to wszystko, to polecam Wam naprawdę bardzo gorąco program Mini Tool Partition Wizard Free, bo jest po prostu genialny. I przykładowo tutaj mamy nasz dysk i załóżmy, że jest to taki dysk prosto ze sklepu. Tak właśnie powinien wyglądać. Nasz dysk prosto ze sklepu kupiony, jak go wstawimy sobie do kompa, to tak to powinno mniej więcej wyglądać, taka symulacja. I teraz, aby tutaj coś z niego stworzyć, jakąś partycję, klikamy sobie po prostu prawym klawiszem myszy na niego create. Tutaj wybieramy sobie nasze miejsce, jeżeli chcemy podzielić go na dwie partycje, no to zmniejszamy, wtedy zostanie połowa tego allocated i możemy stworzyć taką drugą partycję. A jeżeli chcemy zrobić sobie z tego jedną, klikamy sobie wtedy OK. Tutaj partition label, czy jak tam nazwać ją byśmy chcieli, na przykład dane przykładowo. Jako dysk D nowy, tutaj mamy właśnie literę naszego woluminu D, system plików NTFS oczywiście, bo jest to dysk komputerowy, nie typu pendrive, więc nie wybieramy tutaj FATA32, tylko NTFS-a i klikamy sobie po prostu OK. I teraz póki co nic się nie stało, nasza partycja tutaj została w całości stworzona i żeby ją już stworzyć tak ostatecznie, żeby zastosować, to klikamy sobie tutaj przycisk Apply. I tutaj program nas się pyta, czy chcemy to zrobić, klikamy wówczas wtedy jest i rozpoczyna się tworzenie naszego woluminu. Ja już tego nie robię, bo po prostu mam to stworzone. Jeżeli chcemy wyjść z programu i nic więcej nie robić, to po prostu potwierdzamy jest. Taki monitor się wyświetla właśnie, kiedy nie zatwierdzimy naszych operacji. I właśnie mamy w taki sposób dodatkowe te 223 giga miejsca na dysku D. No i szczerze nawet się przyda. Dobra. Warto sobie też ze strony producenta po wstawieniu naszego dysku sprawdzić, czy przypadkiem nie ma właśnie takiego fajnego oprogramowania do aktualizacji między innymi naszych dysków. Tutaj mamy dysk Good RAM, wymagane działanie jeszcze jest optymalne, a więc troszeczkę nam podziała. Firmware SBFM 10.06, status oprogramowania optymalny, wymagane działanie. Aha, okej, okay, czyli chyba mam już najnowszy tutaj. Ile mamy? 0,04%, czyli tam tu są dziesiątki, aha, czyli 400 zużycia, dobra. Nasz dysk jest praktycznie czysty, no troszeczkę życia już mu tutaj uszło, ale tak naprawdę tego miejsca wcale się nie zmniejszyło aż tak bardzo i można go używać. Kupiłem go w 2016 roku. Nie był jakoś on eksploatowany mocno, był w lapku moim używany, tacie głównie do pracy biurowej, aż w końcu tacie, no niestety mój lapek z Intelem i3 zupełnie się całkowicie nie popsuł. No i po prostu te kulki z lutem bezołowiowym przy tej płycie głównej już całkiem chyba już ich za dużo się wypaliło po prostu od ciepła.
No i oprócz tego sam krzem. Sami widzieliście, jakie artefakty walił, więc już szlapek po prostu, nic z niego nie było. No i przynajmniej wziąłem sobie z niego jeszcze ten RAM i dysk twardy. No jeszcze kartę Wi-Fi oczywiście wyciągnąłem. Tam była C3160. A więc dobra. Wsparcie techniczne. Tak, czyli tutaj jakby się chciało pisać na przykład. Dodatkowe funkcje, aktualizacja firmware. Brak dostępnych aktualizacji. Sprawdź aktualizację. Brak. Okej. Okay. Spoko. Jeżeli brak, to brak. Ja tam pamiętam robiłem aktualizację od razu jak kupiłem ten dysk w 2016 roku i od tego czasu nic już nie wyszło do niego. Ale nasz dysk działa, możemy sobie na niego bez problemu jakieś dane zgrywać i to by było w zasadzie ode mnie na tyle. Tak wygląda rozbudowa pamięci w naszym lapku. Asus TUF Gaming FX 505 DTS. Sorry, że tak trochę dzisiaj może troszeczkę mniej kontaktuję niezwykle, ale po prostu jestem chory, mam kaszel, katar, a mimo tego postarałem się cokolwiek nagrać i mam nadzieję, że to docenicie. Dobra, to do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, kochani, życzę wam dużo zdrowia, cześć!